Święto Papieru w Muzeum Papiernictwa jest sztandarową imprezą, która co roku przyciąga turystów z całej Polski, nie tylko. Tegoroczna 21. edycja obfitowała w bogaty program skierowany zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. 21. Święto Papieru przygotowaliśmy bardzo starannie. Oprócz tych takich tradycyjnych naszej oferty można obejrzeć wystawę prezentującą japoński warsztat papierniczy. Zwiedzający mogą zobaczyć japoński warsztat papierniczy, mogą zobaczyć japońskie papiery, niektóre są dużo większe niż te czerpane w dusznikach, ale również mogą popatrzeć na boginię papieru Kawakami Gozen, japońską boginię papieru, którą też właśnie gościmy w Muzeum Papiernictwa już zresztą na stałe. Na dziedzińcu XVI-wiecznego młyna papierniczego czerpano papier, odbywały się pokazy tworzenia drzeworytów i odbitek drzeworytniczych, pokazy historycznych technik drukarskich, marmoryzowanie papieru i pokaz tworzenia prac artystycznych z masy papierniczej. To jest stara maszyna typograficzna z ręcznym składem, ręcznym nakładem, czyli każdą karteczkę musimy oddzielnie położyć. Tu jest talerzyk z farbą drukarską, bałeczki przenoszą farbę na czcionkę, smarują, następuje docisk i następuje druk. Można tutaj robić kolorowe kartki i piękne obrazy. Można tutaj czerpać samodzielnie papier. Dzieciaki bardzo fajnie spędzają czas. No właśnie mamy jedną kartkę papieru i czekamy za następną. Także super. Bardzo fajne muzeum jest. Trochę historii. W trakcie Święta Papieru otwarto także wystawę sztuki papieru autorstwa profesor Ewy Latkowskiej-Żychskiej. Ewa Latkowska-Żychska jest zawodowo związana z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi. Tam prowadzi stworzoną przez siebie pracownię papieru i można powiedzieć, że wychowała już wielu młodych artystów papieru, z którymi my również współpracujemy. W związku z tym jest to osoba niezwykle istotna dla rozwoju tej dziedziny sztuki w Polsce. Prace są tak z 15 lat. Oczywiście nie wszystkie. Część pojedzie z powrotem do Warszawy. Muzeum nie jest duże, natomiast ma świetne warunki ekspozycyjne. Także chciałam pokazać jakby to, co mnie nosi po świecie, czyli błękit, który jest kolorem przestrzeni i czerwień, która jest kolorem wewnętrznym, czyli kolorem uczuć, miłości. Sztuka papieru można zaliczyć ogólnie do gałęzi, którą można nazwać sztuką włókna. I to jest, ma duży związek z tkaniną unikatową. Wszyscy artyści, albo większość artystów, którzy zajmują się w tej chwili sztuką papieru, wcześniej zaczynali od tkaniny unikatowej. I pani profesor Latkowska również, z tym, że to jest tak, że przy tkaninie unikatowej, jak robimy tkaninę, tak, to ten artysta ma wpływ na to, jak mu się włókna układają. Natomiast przy sztuce papieru jest to raczej niemożliwe, nie ma się takiego wpływu na to, jak te włókna się ułożą. Z wyjątkiem pani profesor Ewy Latkowskiej, bo proszę spojrzeć na te prace, one jakby nic przypadkowego na nich nie ma. Te papiery wyglądają jak tkaniny. Te włókna po prostu jakoś wybitnie się jej słuchają. Ma na to jakąś swoją własną technikę, że potrafi robić tak piękne prace. Przybliżę technikę powoływania papieru japońskiego, który jest w naszej kulturze. Rozpowszechniamy technikę czerpania europejskiego, to będzie japońska. Czyli używam kozo, włókien, morwa biała wchodzi w grę. To jest papier washi, zrobiony z łyka morwy białej. Z tym, że ten prawdziwy papier japoński wymaga wielu zabiegów, których tu nie jesteśmy w stanie odtworzyć. To jest taki wstęp do papieru japońskiego. Święto Papieru było okazją do zwiedzania dostępnych wystaw Muzeum Papiernictwa z przewodnikiem, a także uczestnictwa w wielu ciekawych warsztatach i prezentacjach. Zapraszamy za rok do udziału w kolejnej edycji.